Moje uszanowanie, z tej strony Muad'Dib. Witam w kolejnych informacjach z kalendarza kryptogracza. Serii materiałów poświęconych najważniejszym wydarzeniom dotyczących NFT w mijającym i nadchodzącym tygodniu. A jeżeli jesteś fascynatem jakiegoś projektu lub zauważyłeś ciekawe wydarzenie i chcesz podzielić się nim z resztą społeczności, napisz do mnie prywatną wiadomość, a umieścimy ją w następnym odcinku. Przypomnijmy nam o możliwości dołączenia do kalendarza kryptogracza, a dzięki temu nie stracisz żadnego ważnego wydarzenia w nadchodzącym tygodniu. Jeżeli jesteś zainteresowany, napisz do mnie prywatną wiadomość na jednym z komunikatorów, podając adres Gmail. Zachęcam także do obserwowania mnie na pozostałych mediach, do których linki znajdziecie po prawej stronie pod banerem na kanale YouTube. Miejscem, który szanowny widzu również powinieneś odwiedzić, jest nasza strona internetowa kryptoekipa.pl, gdzie prócz wszystkich materiałów zebranych w jednym miejscu znajdziesz linki do pozostałych grup ekosystemu kryptoekipy. Serdecznie zapraszam. Dzisiejszy materiał rozpoczniemy od informacji, która ukazała się na Twitterze Socios dotyczącej listowania tokenu SPFC w dniu dzisiejszym o godzinie 16 na giełdzie Chiliz.net. Serdecznie zapraszam. Jeżeli jesteśmy już przy Socios, ważna rzecz, kolejna. Mamy w końcu NFT-ka, który został wypuszczony przez Dreyfusa. Dotyczy on Alfa Romeo Racing. Każdy, kto miał wcześniej 50 tokenów Sauber jest upoważniony do odebrania tych tokenów. Więcej szczegółów oczywiście na stronie Socios oraz na grupie oficjalnej Chiliz na Telegramie, do której serdecznie zapraszam, a link również znajdziecie w opisie tego filmu. Kolejnym fajnym i ciekawym wydarzeniem jest możliwość zgarnięcia darmowej karty do projektu Moon Mining. Oczywiście wszystko dzięki szczodrości naszego pasjonata projektów NFT, Saszy. Więcej szczegółów na Discordzie. A jeżeli nie wiesz, czym jest projekt Moon Mining, zapraszam na ich stronę internetową, gdzie można zapoznać się ze szczegółami tego uniwersum. Teraz przejdziemy do projektu, który od samego początku obserwuję. To jest projekt Train of Century. Na moim kanale znajdziecie również kilka materiałów poświęconych tej grze. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ jesteśmy na dość ciekawym etapie. Do tej pory twórcy idą według roadmapu i tak naprawdę zdarza im się również przyspieszyć pewne elementy, co zasługuje na wzmiankę. Natomiast mówię o projekcie, ponieważ znajdujemy się w tej chwili w tygodniu stacji. Jest to wydarzenie, które będzie trwało cały tydzień, do soboty zdaje się. Trwa od dnia wczorajszego, od poniedziałku. Polega na regularnych aukcjach oraz wyprzedażach stacji. Informacyjnie, w dniu wczorajszym zostały sprzedane dwie stacje. Bagatela kwota 21 tysięcy dolarów, druga za 17 tysięcy dolarów. Dzisiaj mamy wtorek, również ma miejsce ta aukcja, w dniu jutrzejszym podobnie i tak aż do końca tygodnia. Oczywiście stację można pozyskać nie tylko za pomocą aukcji, ale również można wygrać je dzięki temu, że znajdujemy się na hotliście, oczywiście spełnić pewne wymagania, jak na przykład otwarcie wszystkich rodzajów paczek od początku dropów, także jest to możliwe. W sobotę Szary Kowalski również będzie miał możliwość wygrania paczek, ponieważ będzie możliwość wylosowania naszego adresu z ponad 500 innych, także dzięki temu będziemy mogli załapać się na kupno tej stacji. Stacja jest tak jakby odpowiednikiem landu w innych projektach, także na pewno będzie miała pozytywny wpływ na generowanie dodatkowego tokenu Tokium, dzięki temu, że inni gracze będą odwiedzać nasze miejsce, dlatego warto się zapoznać. Jeżeli nie wiesz jeszcze, czym jest ten projekt, zapraszam na Discord, tam mamy pokój poświęcony. Kilku z nas już bardzo mocno w tym siedzi, gra, na pewno uzyskasz odpowiedzi na wszelkie nurtujące cię pytania. Cały czas przypominamy o tym, że dzięki szczodrości Crypto Mayhem oraz wzięciu udziału w Life Adventures każdy z was ma możliwość uzyskania alokacji na wejście wcześniejsze do projektu. Na Twitterze Crypto Mayhem jest podpięta harmonogram wyjazdów w poszczególnych miastach. Także jeżeli znajdujecie się w którejś z nim, możecie wejść na grupę oficjalną Crypto Mayhem, tam dogadać się z Norbertem, który na pewno udzieli wszelkich informacji. Nasi admini również tam są i spotkać się z twórcami projektu, cyknąć sobie fotkę, zadać pytanie. Na pewno ciekawe wydarzenie. Warto śledzić i warto tam być. Kolejną rzeczą, którą warto śledzić moim zdaniem, jest strona crypto.com NFT. Dlaczego? Ponieważ jak już w poprzednich materiałach mówiłem, istnieje bardzo duża szansa, że można parę stówek tutaj zarobić. Warto śledzić
tutaj wszelkiego rodzaju dropy, które będą miały miejsce. Zakładka w prawy górny róg pokazuje nam wydarzenia, które mają nastąpić. Oczywiście mnie tam różnego rodzaju jakieś artystyczne udziwnienia nie interesują, natomiast można sobie tutaj wybrać z zakładki Brands Crypto.com albo DeFi Games i to powoduje, że zostaną nam wyświetlone wszystkie projekty, które zostały już zrealizowane. Na takich dropach paczki kosztują od 10 do $40, wszystko zależy od tego, jaki jest to projekt. Często jest tak, że po tym, jak otworzymy taką paczkę, można uzyskać fajny zwrot finansów. Także również zachęcam do tego, aby śledzić tą stronę. Jak już jesteśmy przy projektach NFT, chciałbym również wspomnieć o aktualizacji, która dotyczy aplikacji Vivi. Każdy z Was, kto jest na grupie telegramowej NFT Polska, wie, co to za projekt. Jeżeli jesteś szanowny widzu, nie wiesz jeszcze, zapraszam w to miejsce. Na pewno Miki odpowie na wszelkie pytania. Natomiast w telegraficznym skrócie aplikacja ta umożliwia nam kupowanie różnego rodzaju dzieł NFT, nie tylko komiksów, ale również figurek, które są powiązane z różnymi uniwersum w świecie, nie tylko Marvela. Natomiast ta aktualizacja powoduje, że zostanie usprawiedliwiona wyświetlanie wszystkich themków na markecie, które możemy kupić, także warto to zrobić. Kolejnym projektem, który obserwujemy, jest Monsta Infinity. Monsta Infinity, jak na pewno wiecie albo i nie, jest to projekt, który nie ujrzał jeszcze światła dziennego. Twórcy wprowadzają krok po kroku pewne elementy. W tej chwili, od dnia wczorajszego, jesteśmy na etapie rozmnażania naszych Monsta. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie na grupie telegramowej oraz na Discordzie, gdzie mamy pokój poświęcony tej grze. Warto się zapoznać, gdyż jesteśmy na samym początku, także rynek jest zalany różnymi rodzajami różnych Monsta, dzięki czemu można kupić stworka już za jakąś przyzwoitą cenę 29 tysięcy tokenu STT. Nie jest to jakaś wygórowana kwota. Jest jeszcze czas, żeby wsiąść do tego pociągu, natomiast oczywiście może się wykoleić, także nie namawiam, należy zrobić własne rozpoznanie. A jeżeli stwierdzicie, że jest to projekt dla Was, zapraszam na Discord. Następnym projektem, który gdzieś tam obserwujemy od dłuższego czasu, jest Try Hards. Oczywiście Twitter, obowiązkowe miejsce, które należy obserwować. Na bieżąco uzyskujemy różne informacje dotyczące tego projektu. Czemu o tym mówię? Ponieważ w dniu dzisiejszym o godzinie 15 zostanie zamknięta możliwość wbicia się na IDO, na Dark Starterze. Projekt bardzo ciekawy. Wszelkie informacje dotyczące tego IDO możecie przeczytać na Medium. Ja oczywiście link wkleję w opisie tego filmu, natomiast samym projektem warto się zainteresować z kilku powodów. Dlaczego? Jeżeli ktoś pamięta czasy PS Vita, była tam gra Killzone, taka rasowa strzelanka, ale nietypowe było w niej to, oprócz oczywiście samej miodności, był sposób prowadzenia narracji. Strzelanka w rzucie izometrycznym. Podobnie jest tutaj. Try Hards to strzelanka, która umożliwia nam prowadzenie naszego bohatera, naszego awatara po różnych planetach, gdzie wykonujemy różnego rodzaju misje, różnego rodzaju zadania, konkurujemy z innymi graczami oraz strzelamy się z NPC-kami. Oczywiście, gdyby była to tylko sama strzelanka, nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego. Na szczęście twórcy poszli o krok dalej i rozwinęli bardzo mocno cały ekosystem gry, wprowadzając nie tylko marketplace, a także możliwości stackingu czy nadawania płynności. W zależności od tego, jaki rodzaj rozgrywki preferujemy, należy wybrać dany rodzaj. Jak widzimy na stronie, od wyboru do koloru. Poniższe postacie różnią się nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim umiejętnościami i skillami, którymi dysponują, które ułatwią nam pokonywanie hord przeciwników. Jak w każdej tego typu produkcji, mamy także tonę przedmiotów, które oczywiście są tutaj NFT-kami na łańcuchu blockchain, dzięki czemu możemy handlować nimi na markecie, który na chwilę obecną jeszcze nie jest włączony, ale wiemy, że będzie. Także kolejna możliwość nie tylko dobrej zabawy, ale także zarobku. System mocno rozbudowany, opierający się na podobnych założeniach jak inne tego typu projekty. Każda karta ma swoją rzadkość. Im wyższa rzadkość, tym za większą kwotę możemy ją sprzedać. Jak wspomniałem wcześniej, możliwość prowadzenia stackingu oraz farmienia samego tokenu, a także zaimplementowane różnego rodzaju skille, które wzbogacają samą rozgrywkę.
Jeżeli chodzi o roadmap, przedstawia się w następujący sposób. Do tej pory twórcy nie mieli jakoś większego poślizgu, natomiast w tym kwartale będziemy mieli możliwość handlowania na markecie. Zostanie wprowadzony system craftingu poszczególnych kryształów, stacking oraz nadawanie płynności. No i oczywiście wyprzedaż landów. O samym IDO już wcześniej wspomniałem, można szczegóły dojrzeć na artykule na Medium. Sama gra ujrzy światło dzienne w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zarówno walki PvE i PvP będą urozmaicały samą rozgrywkę. Jeżeli chodzi o dokładną analizę tego projektu, w najbliższych dniach zrobi ją Nosferatu23 na swoim kanale, dlatego też serdecznie zapraszam do tego, aby obejrzeć ten materiał. To by było na tyle, jeżeli chodzi o najświeższe informacje z kalendarza kryptogracza. Jeżeli ten materiał, szanowny widzu, pozwolił zaoszczędzić Tobie czas, proszę standardowo subskrypcję, taktyczny komentarz oraz udostępnienie. Jeszcze raz dzięki wielkie wszystkim za uwagę i do następnego razu.